ty się patrzysz. To jest tak. W górę. Krzysiu, to jak oceniasz swoje skoki na zawodach Pucharu Prezesa? Znaczy no, nie jestem do końca zadowolony. Skoki już są lepsze, ale wczoraj nie zrealizowałem swoich celów. Wiesz, co możesz poprawić? Tak, no przede wszystkim pozycję dojazdową i kierunek odbicia, za bardzo leci do przodu i, no i wczoraj właśnie takie błędy się pojawiły. Musisz mocno żałować, że dzisiaj się nie udało. No, na pewno szkoda, na tym bardziej, że taka pogoda całkiem fajna, oprócz tego wiatru oczywiście. Także chciało się skakać i też miałem chęci do tego, aby skakać i się poprawiać. No niestety nie udało się. Jak w tym roku lato w twoim wykonaniu przebiega i pod względem przygotowań i startowych? Co u ciebie w ogóle słychać? Znaczy no, treningi, jakieś zawody tam trochę, no niestety w tej mniejszej rangi tam się skapu. Wyniki nie są do końca satysfakcjonujące, ale praca nie idzie na marne, bo już naprawdę niewiele trzeba, żeby to zaczęło fajnie wyglądać. A nic ci nie zalega? Problemy zdrowotne jakieś? No nie, teraz już nie, no miałem problem ze stopą i to przez 3 tygodnie byłem wyłączony tak jakby z takich pełnych treningów, ale już jest wszystko w porządku i także nie narzekam. A za tydzień Mistrzostwa Polski wybierasz się? Tak, wybieram się. Cele jakie stawiasz sobie? Znaczy no cele jakieś tam mam, ale będę się skupiał na tym, żeby poprawnie te skoki wyglądały i no, żeby poprawnie po prostu skoki. A czujesz, że to przygotowanie do zimy idzie we właściwym kierunku? Czujesz, że forma idzie w górę? Tak, jak najbardziej. No, tak jak mówiłem, naprawdę niewiele trzeba i też mamy fajną wizję z trenerami, także pozytywnie jestem nastawiony i mam nadzieję, że się wyrobi. Tego życzymy. Tak, dziękujemy.